Cześć, tu Alan z Motokontrolera, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o teście, jaki wykonywałem na Seacie i Bizie w wersji Cupra. Cupra to przedstawiciel rodziny Hot Hatch, czyli hatchback o sportowym charakterze. Sprawdzany przeze mnie egzemplarz to był pojazd z 2009 roku, napędzany silnikiem 1.4 TSI, 180 koni. Silnik był sprzęgnięty z automatyczną skrzynią biegów DSG, którą podejrzewam wszyscy już kojarzą. Sprawdzany egzemplarz miał 139 tysięcy km przebiegu, był zarejestrowany w Polsce, był sprzedawany przez osobę prywatną, pojazd był sprowadzany z Niemiec. Co ciekawe, do tego pojazdu nie było żadnego ogłoszenia, ponieważ pojazd został znaleziony przez potencjalnego kupującego na forum miłośników tego modelu. No i stąd też wzięło się sprawdzenie tego pojazdu. Ktoś wystawił go na forum na sprzedanie. Znalazł się kupujący. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jak zawsze rozpocząłem od wstępnej wizualnej oceny nadwozia pojazdu. No niestety, już podczas tej wizualnej oceny dało się zauważyć, że odcienia na tym pojeździe się różnią, zwłaszcza w przedniej części pojazdu. Odcienie odbiegało od siebie, był to kolor czerwony, a na czerwonym kolorze, no i niestety łatwo zauważyć różne odcienie. Czerwony kolor jest trudnym kolorem, ciężko polakierować pojazd tak, aby odcienie się od siebie nie różniły. Dodatkowo na pojeździe było wyraźnie widać, że pojazd jest kiepsko spasowany, zwłaszcza było to widać w przedniej części, gdzie błotniki, maska, zderzak nie wyglądały zbyt dobrze. Z dwóch stron pojazdu były różne szczeliny, no widać było, że ktoś do tego spasowywania się nie przyłożył. Dodatkowo przedni zderzak trochę odstawał, co dość mocno psuło estetykę pojazdu, ale to akurat był szczegół, wystarczyło ten zderzak wpiąć na spinkach. Po takiej wstępnej ocenie nadwozia pojazdu przystąpiłem do sprawdzenia pojazdu za pomocą miernika lakieru. W wyniku kontroli lakieru stwierdziłem, że jedynie maska pojazdu ma niefabryczny lakier. Na pozostałych częściach pojazdu lakier był fabryczny. Co prawda grubość lakieru była dość duża, ponieważ to było około 180 mikronów, ale te czerwone kolory dość często wypadają takie grubsze. To już nie jest pierwszy Seat, którego oglądałem. I właśnie w tych czerwonych kolorach, takich charakterystycznych, one są dość grubo lakierowane. Jeśli chodzi o jakiś ogólny stan nadwozia, pomijając to, że nadwozie jest dość kiepsko spasowane, to stan nadwozia nie był zły. Nie było jakichś dużych zarysowań, odprysków, nie było też jakichś większych wgnieceń czy śladów korozji. Takim największym mankamentem było tylko obtarcie przedniego zderzaka, ale umówmy się, że to nie jest jakiś poważny mankament, zwłaszcza w pojeździe, który no, ma już niespełna 14 lat. Jeśli chodzi o szyby pojazdu, przednia szyba była z 2022 roku, czyli była dość niedawno wymieniana, zresztą była też na to faktura. Nie miała ona żadnych uszkodzeń, odprysków, zarysowań. Pozostałe szyby miały datę produkcji zgodną z datą produkcji pojazdu. Dodatkowo pojazd ten miał również przyciemnione szyby. Szyby były dość mocno przyciemnione, nie było to fabryczne przyciemnienie, była to już ingerencja w szybę pojazdu i był to maksymalny stopień przyciemnienia, czyli tak zwana trójka. Przechodząc teraz do felgi opon pojazdu. Pojazd miał felgi aluminiowe. Niestety nie były to felgi fabryczne, ale były one również w czarnym kolorze, ponieważ ten pojazd fabrycznie wychodził na felgach lakierowanych na kolor czarny. Tu były też czarne felgi, nie były one fabryczne. Były one w dość dobrym stanie. Jedynie jedna felga, mianowicie lewa tylna, była dość mocno obtarta. Pozostałe felgi nie miały jakichś większych obtarć. Na felgi były założone opony zimowe. Opony zimowe pochodziły z 2021 roku. Były dość dobrego producenta. Wysokość bieżnika była dobra. Było tam około 7 mm. Także spokojnie można sobie opon dalej używać. Nie miało one żadnych uszkodzeń, wybuleń, nacięć. Bieżnik był równomiernie zużyty, co świadczyło o tym, że geometria jest odpowiednio ustawiona. Jeśli chodzi o oświetlenie pojazdu, to przednie lampy nie były zmatowione, nie były zaparowane, ale kiedy się dokładnie im przyjrzałem, to było widać, że te lampy były regenerowane, były rozklejane, było coś przy nich kombinowane, no i nie było to wykonane profesjonalnie. Natomiast nie miały one jakichś poważnych wad, które na pierwszy rzut oka dyskwalifikowałyby je z użytkowania i by nie przeszły badania technicznego. Jeśli chodzi o tylne lampy również były
Tylne lampy były w dość dobrym stanie, nie były zaparowane, nie były popękane, nie miały żadnych uszkodzeń i działały prawidłowo. Po zakończeniu zewnętrznej kontroli pojazdu przystąpiłem do kontroli wnętrza pojazdu. Wnętrze pojazdu nie było jakoś specjalnie przygotowane do sprzedaży, nie było specjalnie czyszczone czy prane, ale ogólnie było dość zadbane. Po wnętrzu pojazdu można było zaryzykować stwierdzeniem, że pojazd ma autentyczny przebieg, czyli to 139 tysięcy km. Przypomnę tylko, że przy 14-letnim pojeździe to jest, to uważam, dość niski przebieg. Zwłaszcza jeśli pojazd pochodzi z Niemiec. Także wracając do tego wnętrza, było ono trochę zabrudzone, ale nie było zniszczone. Fotele pojazdu nie były nigdzie poprzecierane, nie były wygniecione, nie miały zaciągnięć, nie były nigdzie powypalane. Prezentowały się naprawdę dobrze. Dodatkowo oczywiście były w dwóch kolorach, czyli czerwono-czarnym. Dodatkowo były sygnowane logiem Cupra, jak zostało na Seata w wersji Cupra. Jeśli chodzi o boczki drzwi, także były w dobrym stanie, nie miały żadnych uszkodzeń, dużych zarysowań, zaciągnięć, panele otwierania szyb nie miały też uszkodzeń, nie było nigdzie złuszczonego lakieru. Jeśli chodzi o kierownicę, gałkę biegów czy pedały, były one w dobrym stanie, kierownica nie była mocno wytarta, było tylko kilka zarysowań na skórze, no ale czasem wystarczy czymś ostrym przejechać po kierownicy i mamy już zarysowanie. Natomiast nie była ona nigdzie nadmiernie wytarta, także była w dość dobrym stanie, tak samo gałka biegów i pedały. Jeśli chodzi o dźwignię kierunkowskazów, także nie miała jakichś nadmiernych śladów zużycia, oznaczenia na tych dźwigniach nie były nigdzie nadmiernie wytarte. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, była ona w dość dobrym stanie. Co prawda miała jakieś drobne zarysowania, no ale umówmy się, Seat Ibiza nie jest jakimś flagowym modelem i te plastiki też nie są najwyższej jakości, stąd też łatwo zarysowanie, zwłaszcza na tych plastikach, które są wykonane w wysokim połysku, bo tam łatwo jakieś zarysowanie. No i w tym egzemplarzu nie było inaczej, te elementy o wysokim połysku miały trochę zarysowań. Dodatkowo pojazd miał niefabryczne radio, w związku z czym nie działało sterowanie radiem z kierownicy. Natomiast radio działało, panel klimatyzacji również był sprawny, pojazd był wyposażony w tak zwany klimatronik, wyciski nie były uszkodzone, wyciski od podgrzewanych foteli także były w dobrym stanie. W tunelu środkowym brakowało jedynie zaślepki od gniazda AUX. Jeśli chodzi o podsufitkę i wykładzinę pojazdu, podsufitka była też w całkiem dobrym stanie, nie miała żadnych zaciągnięć czy uszkodzeń. Dodatkowo podsufitka była w kolorze czarnym, jak to stało na Cuprę. Jeśli chodzi o wykładzinę, wykładzina też nie była nigdzie powypalana, nie była nadmiernie zużyta, nie była podarta, nie miała dużych zaciągnięć. Także we wnętrze pojazdu tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Przydałoby się jedynie odświeżenie tego wnętrza, czyli ogólnie wypranie, wyczyszczenie i tak dalej. Na pod koniec sprawdzenia wnętrza pojazdu sprawdziłem jeszcze stan ograniczników drzwi i stan progów. Ograniczniki drzwi, jak to najczęściej bywa w samochodach trzydrzwiowych, były w średnim stanie. Co prawda blokowały drzwi w poszczególnych położeniach, no ale niestety strzelały. Jest to charakterystyczne, bo trzydrzwiówki mają dłuższe, cięższe drzwi i te ograniczniki dość często ulegają uszkodzeniu. Dodatkowo też często drzwi się opuszczają i później słyszymy szum wiatru przy uszczelkach. Akurat w tym przypadku na szczęście tak nie było. Sprawdziłem także progi pojazdu. Progi pojazdu nie były nadmiernie uszkodzone, nie było jakichś dużych zarysowań czy odprysków, czy wgnieceń. Sprawdziłem też grubość lakieru w progach pojazdu. Nie stwierdziłem śladów ingerencji blacharsko-lakierniczej w tych progach. Następnie przystąpiłem do kontroli komory silnika i komory bagażnika. Otwarcie maski działało prawidłowo. Po otwarciu maski sprawdziłem, czy są kompletne osłony. Osłony były kompletne, nie było też śladów ingerencji szkodników. Na przewodach elektrycznych także nie było śladów jakiejś ingerencji, gryzani. Pod maską znalazłem fiszkę serwisową, była z 2022 roku, także powiedzmy, że była jeszcze dość aktualna. Pojazd był serwisowany. Jeśli chodzi o elementy mocujące maskę czy pas przedni, no niestety na wszystkich elementach były ślady demontażu, no ale to było do przewidzenia, ponieważ już gołym okiem było widać, że w przedniej części pojazdu coś było kombinowane. No i tak jak mówiłem, błotniki były demontowane, maska, pas przedni, dodatkowo lampy były regenerowane, były klejone, były też klejone uchwyty od lamp, co świadczy o tym, że prawdopodobnie pojazd był dojechany z przodu, uchwyty popękały, no i ktoś później je kleił. Jeśli chodzi o stan silnika, w górnej części silnika nie stwierdziłem żadnych wycieków, nie było tam żadnych nieszczelności, co jest dość ważne.
Poziom płynów eksploatacyjnych mieścił się między maksimum a minimum. Jedynie płyn chłodniczy był na minimum, no ale nie było poniżej, także nie było się do czego przyczepić. Na elementach konstrukcyjnych nie stwierdziłem śladów ingerencji blocharsko-lakierniczej. Sprawdziłem kielichy, podłużnice, nie było tam śladów jakiejś dużej kolizji, co jest oczywiście dość ważne. Po zakończeniu kontroli komory silnika i komory bagażnika przystąpiliśmy do jazdy próbnej. Ze względu na życzenie sprzedającego jazdę próbną prowadził sprzedający. Po uruchomieniu pojazdu pojazd był oczywiście już rozgrzany, ponieważ sprzedający przyjechał nim na miejsce oględzin. Umówiliśmy się od razu pod stacją kontroli pojazdów. Po uruchomieniu silnika nie stwierdziłem niepokojących dźwięków charakterystycznych dla tego modelu, czyli nie było słychać zużytego łańcucha rozrządu, nie było słychać stuków. Podczas jazdy sprawdziliśmy oczywiście działanie układu doładowania, który jest też bolączką tego silnika 1.4 TSI. Przypomnę tylko, że ten model jest podwójnie doładowany, co znaczy, że ma turbosprężarkę, a dodatkowo ma jeszcze kompresor. Dzięki temu jednostka jest dość elastyczna, no ale niestety ta jednostka nie udała się Volkswagenowi, była dość awaryjna. Teraz wracając do jazdy próbnej, sprzedający podczas jazdy oczywiście wykonywał moje prośby, czyli jakieś dynamiczne przyspieszanie, hamowanie, zmiana trybów skrzyni biegów na manual czy sport. Sprawdziliśmy sobie to wszystko podczas jazdy, tak naprawdę nie było się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o układ zawieszenia w pojeździe był sprawny, był sztywny, nie było słychać żadnych stuków świadczących o zużyciu. Sprawdziłem także układ kierowniczy, nie było czuć żadnych luzów, nie było także czuć wibracji podczas dynamicznego przyspieszania czy dynamicznego hamowania. Sprawdziliśmy również układ hamulcowy. Pojazd hamował dynamicznie, zresztą podczas oględzin spojrzałem sobie już przez żebra felki. Było widać, że pojazd ma nowe tarcze hamulcowe i nowe klocki. Z tyłu tarcze były w średnim stanie, ale klocki były świeże, też widać, że były dawno wymieniane. Także można było się spodziewać, że pojazd będzie hamował dynamicznie. Na koniec jeszcze zwróciłem uwagę na amortyzatory pojazdu. Podczas dynamicznego hamowania pojazd nie nurkował, czyli można przyjąć, że amortyzatory są w całkiem niezłym stanie. Jeśli chodzi o stuki tapicerki podczas jazdy, w jakichś nierównościach, wiadomo, to jest Cupra, ten pojazd jest dość sztywny, także podczas jazdy po nierównościach, no ta plastiki i tapicerka w tym pojeździe trochę stukają, ale nie jest to jakieś ponadnormatywne, nie jest aż tak bardzo uciążliwe, jak mogłoby się wydawać, wiadomo, że taki pojazd będzie podczas jazdy dość sztywny. Po zakończeniu jazdy testowej przystąpiliśmy do sprawdzania podwozia na stacji kontroli pojazdów. Sprawdziliśmy sobie od spodu silnik, skrzynię biegów, zawieszenie i tak dalej. Jeśli chodzi o silnik, w dolnej części silnika znalazłem wyciek. Był to wyciek spod uszczelki miski olejowej. Co ważne, nie było tam żadnego uszkodzenia, czyli pojazd nie zahaczył spodem o jakąś nierówność, krawężnik i tak dalej. Nie było uszkodzenia mechanicznego, po prostu spod uszczelki leciał olej, także nie jest to jakaś poważna usterka tego pojazdu. Co ważne, połączenie skrzyni biegów z silnikiem było szczelne, połączenie półosi ze skrzynią biegów także były szczelne, osłony przegubów były w dobrym stanie, nie były nigdzie popękane, nie było znak starzenia się gumy. Jeśli chodzi o zawieszenie pojazdu, to sfożnie nie miały luzów, tuleje gumowo-metalowe nie miały oznak starzenia się gumy, drążki kierownicze także nie miały luzów, osłony drążków kierowniczych nie były nigdzie popękane, nie były zerwane, nie miały oznak starzenia się gumy, końcówki drążków także były w całkiem dobrym stanie, opony od strony wewnętrznej też nie miały żadnych uszkodzeń, nie było żadnych nacięć, wybuleń i tak dalej. Tarcze, klocki hamulcowe sprawdziłem sobie już od góry, tak jak mówiłem wcześniej, przez żeberka felk aluminiowych, także od spodu już nie musiałem tego sprawdzać. Jeśli chodzi o amortyzatory, to nie stwierdziłem żadnych wycieków z amortyzatorów. Sprężyny w pojeździe nie miały śladów korozji, zwoje też nie były popękane, także wszystko było w porządku. Jeśli chodzi o układ wydechowy, to końcówka wydechu była wymieniona, była niefabryczna, miała ona podrasować trochę brzmienie pojazdu, które to nie jest jednak jakoś bardzo charakterne, ponieważ pojazd ma tylko silnik o pojemności 1,4 litra. Natomiast no, słychać, że ma jakieś tam sportowe zacięcie, no ale nie jest zbyt głośny, dzięki temu też nie jest uciążliwy, a jeśli ktoś szuka czegoś o rasowym brzmieniu, no, to nie będzie ten pojazd. Także wracając do układu wydechowego, końcówka była wymieniona, pozostałe elementy układu wydechowego były fabryczne, nie były no, mocno skorodowane, nie miało żadnych uszkodzeń, wieszaki wydechu były również w całkiem dobrym stanie.
Na podwoziu pojazdu nie stwierdziłem śladów korozji, nie było też śladów jakiejś poważnej naprawy wypadkowej na progach czy w tylnej części pojazdu. Po podłączeniu testera nie stwierdziłem żadnych błędów, nie było błędów związanych z silnikiem czy ze skrzynią biegów, co ważne, nie było się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o jakąś dokumentację od pojazdu, pojazd nie miał książki serwisowej, sprzedający miał do pojazdu jedynie dość liczne faktury, ponieważ no było tych faktur no co najmniej z 10. Sprzedający nie miał ich z sobą, ale później dosłał mi je na maila. Faktury były wystawione w większości na ten model pojazdu. Co prawda nie było tam wpisanego VIN-u, no ale na większości faktur był przynajmniej model albo przynajmniej dane sprzedającego. Jednak sprzedający ten pojazd miał od niedawna, ponieważ dopiero w kwietniu 2022 roku ten pojazd zakupił, więc tych faktur na niego było niewiele. Ale co ważne, były faktury na wymianę przednich klocków hamulcowych, przednich tarcz hamulcowych, oleju. Była faktura na regenerację turbosprężarki w Polsce. Była też faktura na regenerację turbosprężarki w Niemczech w 2017 roku. A najważniejszą fakturą była ta za regenerację skrzyni biegów, która była wykonywana już w Polsce, no i oscylowała na około 10 tysięcy złotych. Także plusem jest to, że widać, że na tym pojeździe ktoś nie oszczędzał, że na bieżąco go serwisował, no i wykonywał liczne naprawy, które niestety są bolączką tego modelu, mianowicie tego silnika. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Jeśli chodzi o autentyczność przebiegu pojazdu, pojazd nie ma żadnej książki serwisowej, na fakturach też nie były wpisywane przebiegi, także ciężko mówić o autentyczności przebiegu. Natomiast sugerując się środkiem pojazdu, można śmiało stwierdzić, że pojazd na pewno ma niski przebieg, ponieważ środek jest bardzo zadbany, fotele nie są zniszczone, kierownica, gałka biegów również, deska rozdzielcza także. No i zresztą jeszcze po jakichś nierównościach słychać, że ten pojazd nie jest jeszcze jakiś mocno wybity. Jedyne, do czego można się przyczepić, to sprzedający podczas takiej wstępnej rozmowy przy umówieniu się na oględziny, kiedy już chciałem zaczerpnąć jakieś podstawowych informacji o tym pojeździe, o to pominął fakt, że ten pojazd jest z przodu dość kiepsko spasowany, że miał jakąś naprawę po kolizji i że ma wyciek spod uszczelki miski olejowej. Tak poza tym, tak jak mówiłem, ciężko mówić o jakichś ukrytych wadach, jeśli nie było ogłoszenia. I na koniec najważniejsze pytania, czyli czy pojazd jest godne polecenia, czy też nie. Otóż ciężko jednoznacznie polecić ten pojazd z różnych przyczyn. Po pierwsze, pojazd na pewno brał udział w jakiejś kolizji, no ale nie oszukujmy się, ciężko znaleźć Cuprę, która nie brała udziału w żadnej kolizji, zwłaszcza, że większość tych egzemplarzy to są egzemplarze z importu, czyli z Niemiec, z Francji, z innych krajów zachodnich, gdzie w większości, kiedy pojazd ulegał kolizji, to wtedy przyjeżdżał do Polski. Także ktoś, kto szuka takiego pojazdu, to musi być jednak świadom tego, że pojazd będzie po kolizji. Pytanie tylko, czy po dużej, czy po małej, no i jak ten pojazd jest naprawiony. W tym przypadku pojazd jest naprawiony średnio, no potem przód jest spasowany kiepsko. Dodatkowe czynniki są takie, że pojazd jest dość awaryjny, mianowicie jednostka 1.4 TSI z tych lat, no jest dość awaryjna, między innymi wyciągają się łańcuchy rozrządu, pękają tłoki, uszkadzają turbosprężarki, DSG też nie jest całkowicie bezawaryjne, także no kilka bolączek jest, no ale z drugiej strony ktoś, kto szuka takiego pojazdu, podejrzewam, że jest raczej świadom tego, co kupuje. Patrząc znowu z drugiej strony, w tym przypadku pojazd ma dość dużo faktur za serwis. Widać, że poprzedni użytkownicy dość sporo inwestowali w pojazd, nie oszczędzali na tym, były wykonywane wymiany eksploatacyjne. Zresztą faktury to potwierdzają. No i oglądając ten pojazd, widać, że są nawet tarcze, klocki, że są fiszki serwisowe i tak dalej. Także tak jak mówię, ciężko jednoznacznie polecić pojazd. Pod kątem mechanicznym pojazd jest w dobrym stanie, no i ma też liczne faktury za serwis, co przemawia na jego korzyść. Wadą pojazdu jest natomiast to, że jest on dość drogi w utrzymaniu pod kątem napraw, no i że przód pojazdu wymaga jakiegoś układu finansowego, aby doprowadzić go do ładu, czyli poprawić ten zderzak, lepiej to wszystko spasować, no i pojazd wtedy na pewno nabierze jakiegoś smaku. Jeśli chodzi o jakąś moją końcową poradę, przede wszystkim sprawdziłbym historię pojazdów ASO, aby ocenić, czy na przykład kilka lat temu, kiedy ktoś jeszcze w Niemczech ten pojazd serwisował, czy ten pojazd miał wtedy niski przebieg, no i czy rzeczywiście ten przebieg, który jest teraz deklarowany, może być oryginalny. Dodatkowo wyceniłbym
u jakiegoś blacharza czy w jakimś serwisie blacharskim poprawę estetyki przedniej części pojazdu, czyli rozebranie przedniej części i odpowiednie spasowanie, wtedy pojazd na pewno będzie dużo lepiej wyglądał. Tutaj można sobie to wycenić i ewentualnie koszty takiej poprawy próbować negocjować ze sprzedającym w celu obniżenia ceny tego pojazdu. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków.